Hej, witam się z Wami, kochani, bardzo serdecznie. Tu już zaczęłam wyciągać rzeczy i stwierdziłam, że nagram dla Was haul zakupowy z sklepu, uwaga, uwaga, Lidl. Tak, Lidl, nie Biedronka. Więc to może zszokować paru z Was na pewno. Ale z racji tego, że przyjeżdżałyśmy obok Lidla, ostatnio bardzo często tam zaglądamy, o dziwo, to zrobiłam tutaj zakupy, pokażę Wam, co kupiłam za kwotę 120 zł i oczywiście zachęcam Was do komentowania, czy widzicie tutaj tę kwotę, czy dalibyście mniej, czy więcej. Kilka rzeczy kupiłam na promocji, o których za chwilę wspomnę. I zaczynamy tutaj akurat tak, serek wiejski, już wieki nie jadą serka wiejskiego, wzięłam tutaj wersję bez tłuszczu, lekki. Pilos, także no będziemy testować, złoty 70 w Biedronce. Kilka musów wzięłam dla Laury, jak widzicie. Tutaj Kubuś to jest coś, co raczej wszędzie jest dostępne, bo w Biedronce, w Top Markecie i w Lidlu. Ale z takich typowo lidlowskich Freshona. Tutaj mamy akurat mus truskawka, banan, jabłko. Tutaj mamy jabłko, gruszka i jabłko, banan. Także Laura bardzo lubi te musy, więc wzięłam je po prostu różnorakie. Dla Tomka wzięłam coś na styl i raczej tutaj trochę taki, wiecie, wzorowanie się moim zdaniem na ten standardowym Toffee Fee. Tu mamy Toffee and Nuts i ja nie lubię takich rzeczy z orzechami w środku, natomiast Tomek bardzo lubi, więc wzięłam dla niego. Tutaj widzicie serduszka. Zobaczymy, będzie testował do kawy, na pewno zje, bo on lubi takie rzeczy. Chleb złocisty, 400-gramowy. Piwo Henken Silver, właśnie, w ogóle nie widziałam tego, Extra Refreshing Taste, dla Tomka oczywiście. Tutaj truskawki dla Laury, półkilogramowe opakowanie, kosztowało 12,37, takie właśnie ceny 37, 42, takie, wiecie, niestandardowe są te ceny, wiecie, teraz urywają te waty i tak dalej, nie wnikamy, w każdym razie 12,37, Laura sobie tutaj wzięła, ok. Lecimy dalej, tutaj mamy jeszcze jednego Kubusia i tu mamy jabłko, banan. Co tu jeszcze mamy? Dla Laury kabanosy. W ogóle te kabanosy, piratki, to Laura bardzo lubi. Ostatnio też jej braliśmy i powiem Wam, że naprawdę się zajada. Tutaj wybrałam drobiowe z cielęciną, ale na pewno jeszcze były z szynką, z tego co pamiętam. Także takie nieduże opakowanie, bo tu mamy 50 gramów i Laura na kilka posiadówek ma. I czy coś tutaj jeszcze jest? Tak, mam jeszcze tutaj taki serek. Ja już serek, tutaj wzięłam akurat wanilię. Wcześniej jadłam truskawkę. To jest duże opakowanie 400-gramowe, są 380-gramowe i powiem Wam, że jednak z Biedronki dużo bardziej mi smakują. No ale no wiadomo, robiłam zakupy w Lidlu, to po prostu sobie kupiłam już serek tam, nie widziałam truskawkowego. Poza tym truskawkowy średnio mi smakował, w porównaniu do Biedronki, Biedronka jednak wygrywa, jeżeli chodzi o te serki duże właśnie. No to ale wzięłam, no co Wam powiem, no wzięłam, chociaż akurat waniliowego jeszcze nie próbowałam, być może okaże się, że jest dobry. Truskawkowy w 100% zwycięża biedronkowa wersja, według mnie. I tutaj już w torbie nic nie mam, tylko jakieś gnaty, ale to już rzeczy, które nie były kupione w Lidlu. I lecimy dalej. Tutaj mamy, planuję zrobić hot dogi dzisiaj Tomkowi na kolację, także cztery takie bułeczki hot dogowe, 3,50 kosztowały. W Biedronce były mandarynki, w Biedronce, a widzicie, poprawcie mi od razu, to Lidl, w Lidlu były mandarynki w promocji, no bo mówię Biedronka z przyzwyczajenia. Tutaj mamy, o właśnie, tego jestem bardzo ciekawa, mini pączki serowe. To jest taka opcja, moim zdaniem, fajna do kawy, jak ktoś przyjdzie. Zobaczcie, one są takie, w porównaniu do mojej dłoni, naprawdę malutkie, prawda? 200 gramów tutaj mamy. To jest do 1 marca, także no trzeba, jutro w sumie 1 marzec, kurde. To jednodniowe rzeczy oni robią? Patrzcie, widzicie, nie spojrzałam się. Dzisiaj mamy ostatni dzień lutego. No i do jutra. Nie spojrzałam się. Laura, będziemy jeść pączusie. Trudno. Tak? Będziesz jadła? Lecimy dalej. Tutaj taki Kapitan Jack, piwo Cuba Libra 6%. Takie drażetki z klaunem. To bardziej wiecie, żeby Laura miała zajęcie, bo to tak fajnie szeleści, proszę. Ona lubi takie szeleszczące rzeczy, ale to wiadomo, do zjedzenia. Dwie takie okrągłe bułeczki. Zaraz Wam pokażę, nie chcę Wam wyciągnąć, na pewno kojarzycie, jak robicie zakupy w Lidlu. Dwie takie bułeczki i to one są takie jakby poprzedzielane na połówki. Kiedyś się naprawdę bardzo lubiłam, no ale w Lidlu nie robimy na co dzień zakupów, także no ale wzięłam, skusiłam się po prostu, powiem Wam szczerze. Tutaj mam drugie piratki, o których wam wspominałam. Tu mamy szynki właśnie. Laura lubi naprawdę te piratki. Mąka tortowa, pszenna, 450, ja ją wzięłam do naleśników, bo się kończy mąka. Wcześniej używałam też czasami do omleta, bo dodawałam mąkę, ale no mówię, już takie resztki zostały, więc stwierdziłam, że wezmę. Dalej, co mamy tutaj? 6 bułek takich zwykłych kajzerek na kanapki.
wzięłam Tomkowi taki tofelek. Powiem wam, że to jest świetna sprawa. Ogólnie w Biedronce nie ma takich rzeczy, a to na przykład Tomek bardzo lubi. Proszę. I to się kładzie na herbatę albo na kawę, on się roztapia i mamy takiego, wziąłam dwa, bo wziąłam oczywiście dla siebie też. I on się tak roztapia i w środku ma taką maś jakby z Tofifi właśnie i naprawdę to jest, już Laura. Laura pewnie pokruszy, więc to nie będzie położone na herbacie, tylko obok herbaty. Dobra, lecimy dalej. W promocji były takie parówki i to są parówki z szynki Pure. Zaraz pokażę wam skład, ale fajna była promocja, bo jak się kupiło dwie, to trzecie miało się gratis. I ja się zastanawiałam bardzo długo i próbowałam tam czytać małym druczkiem, czy jest tam coś wspomniane na temat tego, że trzeba mieć kartę. Bo tak jak w Biedronce macie z kartą Biedronka bardzo dużo promocji, tak samo w Lidlu też jest karta. No i nie... Tak, Laura. I tam nie było nic o promocji właśnie, że trzeba kartę. Wzięłam, zaryzykowałam i powiem wam, że fajnie, bo dwa wzięłam i trzecie miałam gratis, także super ekstra promocja. I zobaczcie, skład jeżeli chodzi, to też jest super. Bo mamy tutaj tak, mięso wieprzowe, szynki, sól, przyprawy. Ekstrakty przypraw, naturalne aromaty, glukoza. Tutaj tylko nadmienię, że glukoza bardzo często jest, pojawia się w parówkach i w niewielkiej ilości naprawdę to nie jest jakieś szkodliwe. I białko wieprzowe, kolagenowe. Tutaj mamy tylko 7 składników i naprawdę, jeżeli chodzi o parówki, to taki skład jest... Są jeszcze lepsze składy, oczywiście widziałam parówki z lepszymi składami, ale to jest naprawdę dobry skład. Wzięłam 3 opakowania, tak jak wam mówiłam, planuję robić hot dogi, także no już przynajmniej z takimi lepszymi parówkami. Wyszło mi za 3 opakowania 10 zł, także myślę, że ogólnie okej. Dalej, mamy rzodkieweczki. Rzodkiewki kosztowały 1,80 zł na kanapki. Dla Tomka wzięłam serek taki Pilos. Zobaczcie, on zawsze miał te z Vitelli. Coś właśnie na ten styl homogenizowany taki z owocami. Jestem ciekawa, czy ten mu będzie bardziej smakował niż ten z Biedronki. I wzięłam wersję, tutaj mamy brzoskwiniową i wersję truskawkową. Dalej, wzięłam w razie W taki kotlet drobiowy. Powiem wam, że naprawdę w dobrej cenie, chyba 7 zł to kosztowało. Ja kiedyś to jadłam na studiach u Jędrusia, kotlet drobiowy, był jeszcze mielony i stwierdziłam, a dobra, wezmę, zobaczymy. Najwyżej schowam, to tylko data właśnie, widzicie, ja dat nie patrzyłam. Do 3 marca, no to 2 dni poleży, dobra. Widzicie, no trzeba będzie zjeść i tyle. Ogólnie z datami to tak trochę jest na bakier, powiem wam, w tym Lidlu, bo widzicie, nawet te pączusie są do jutra. No nie spojrzałam, moja wina. Lecimy dalej. Tutaj mamy ser z Gołdy, aż 0,5 kg, Pilos. Już wcześniej też kupowaliśmy Gołdę w Lidlu i ogólnie było w porządku. Smakowało nam, więc też stwierdziłam, że wezmę i teraz 0,5 kg opakowanie na kanapki. W promocji były po 2 z groszami te batony. One są naprawdę bardzo dobre. Choć wiecie, że ja lubię te z Biedronki niebieskie, te proteinowe. Tam z zawartością białka też bardzo wysoko, 27,31%. Tutaj mamy 33%. Bardzo dobre są, ale ich się bez promocji nie opłaca moim zdaniem kupować. Były teraz w promocji, więc wzięłam 2, bo lubię takie. I tutaj mamy jeszcze szynkę zawędzaną wieprzową, idealną na kanapkę, także na kanapki tutaj jest mega paka, ale tu jest 250 gramów, więc to nie jest jakieś hiper duże opakowanie, tak po prostu na kanapki. Moi kochani, także to wygląda w ten sposób, 120 zł, dajcie koniecznie znać, czy widzicie tutaj tą kwotę. Zakupy są, powtarzam, z Lidla, tak niestandardowo, bo zazwyczaj u mnie zakupy widzicie z Biedronki. Chętnie posłucham waszej opinii, z wami się teraz żegnam, chowam te zakupy, pozdrawiamy was bardzo gorąco i serdecznie, buziaczki, pa! Trzymajcie się!